Glina. Po latach zapomnienia, glina wróciła do łask jako ważny składnik wielu metod budowania. Jej fantastyczne właściwości zdrowotne sprawdzają się przy neutralizowaniu skutków działania szkodliwych substancji chemicznych w nowoczesnym budownictwie. Złoże znajdujące się przy cegielni w Kłośniku bogate jest w glinę bardzo wysokiej jakości, a wydajność złoża jest szacowana na 100 lat eksploatacji. Wydobyta glina jest transportowana w pobliże zakładu i formowana w hałdy. Przerób wstępny to działania polegające na mechanicznym zniszczeniu pokładowej struktury gliny przez zespół maszyn takich jak zasilacze skrzyniowe, dozowniki, mieszarka sitowa, gniotownik walcowy, pozwalających na precyzyjne zestawienie składników, ich wymieszanie i przetarcie. Wstępnie przerobiona mieszanka transportowana jest przenośnikami taśmowymi do dołownika, w którym w ciągu kolejnych kilku dni ulega procesowi homogenizacji. Zanim jednak trafia do prasy, jest przepuszczana przez jeszcze jeden gniotownik walcowy, w którym jest zgniatana do około 1 mm, aby jeszcze bardziej zwiększyć plastyczność surowca. Tak przerobiona mieszanka jest gotowa do formowania. Przygotowana masa podawana jest do ślimakowej prasy próżniowej, gdzie formowane jest pasmo, które jest cięte na poszczególne elementy. Uformowane pustaki transportowane są do suszarni, a po wysuszeniu składane są na wozach piecowych i transportowane do pieca tunelowego. Temperatura wypału to około 980 stopni Celsjusza, a czas wypału wynosi od 30 do 36 godzin. Po opuszczeniu pieca pustaki są sortowane i przekładane na palety. Palety zabezpieczane są folią termokurczliwą i przekazywane do magazynu. Pustaki ceramiczne powstają z naturalnej gliny z dodatkiem trocin. Podczas wypalania trociny ulegają spaleniu, powodując powstanie w strukturze materiału mikroporów wypełnionych powietrzem, które w dużym stopniu odpowiadają za właściwości termoizolacyjne ceramiki. Szczelinowa budowa wyrobów z ceramiki poryzowanej również zwiększa izolacyjność cieplną poprzez wydłużenie przepływu ciepła przez ścianę. Porowata struktura i szczelinowa budowa sprawiają, że pustaki ceramiczne są stosunkowo lekkie, co znacznie ułatwia murowanie. Wypalony materiał ceramiczny jest zupełnie suchy, przez co uzyskuje swoje parametry termiczne zaraz po wzniesieniu ściany. Ważnym aspektem z punktu widzenia wpływu na środowisko jest również ich wielopokoleniowa trwałość. Ponadto ceramiczne pustaki nadają się do pełnego recyklingu.